Witajcie kochani, kolejny Energy Boost Środa. Witam Was Marzena Śmigielska. Pewnego razu, wychodząc z domu, zobaczyłam na podwórku swojego sąsiada, który na stałe zamieszkuje w innym mieście. Gdy go zobaczyłam, krzyknęłam: cześć sąsiedzie! A on z ponurą miną, nie patrząc mi w oczy, odburknął: jestem na ciebie zły jak pies. Dlaczego? Zapytałam naiwnie. W odpowiedzi usłyszałam, że przecież wiem, co jest powodem. Nie mając pojęcia, o czym mówi, poczułam się zaatakowana, ale zaczęłam się dopytywać, o co chodzi, i niejasno tłumaczyć. Emocje, które nim targały, spowodowały, że postanowiłam się oddalić i zaprzestać dyskusji. Wsiadłam do samochodu i odjechałam. I wtedy się zaczęło. Zaczęłam bez końca analizować każde swoje i jego słowo. Tysiąckroć odtwarzałam w głowie naszą rozmowę i wyobrażałam sobie liczne scenariusze tej konwersacji, które powinny były się zdarzyć. Przeprowadzałam raz po raz dogłębną analizę przypadku, dzieląc ją na najmniejsze kawałki, rozkładając na czynniki pierwsze i dochodząc za każdym razem do wniosku, że to powinno zakończyć się inaczej. I wtedy siedzący obok mnie syn, który był świadkiem zdarzenia, wyrwał mnie z odtwarzania zapętlonej taśmy słowami: mamo, czemu nie powiedziałaś mu po prostu: też się cieszę, że cię widzę? No właśnie. Jak to się stało, że nie potrafiłam znaleźć w głowie odpowiednich słów? Dlaczego zazwyczaj po czasie wiem, co powinnam powiedzieć? Czy tobie też zdarzają się takie sytuacje, że bez końca przypominasz sobie jakąś konwersację, katując się różnymi jej błyskotliwymi scenariuszami, które nie miały miejsca? Są podobno takie osoby, które potrafią spuentować rozmowę w bardzo błyskotliwy sposób i wtedy mówi się o nich, że mają dobry timing. Jeśli tobie jednak czasają się czasem takie sytuacje podobne do mojej, to powiem ci, że dogonił cię duch na schodach. Na pocieszenie powiem ci, że wszyscy ludzie padają od czasu do czasu ofiarami owego ducha, jednak nie wszyscy mają tak analityczny umysł i część z nas natychmiast zapomina o sprawie. A skąd to się wzięło? Otóż XVIII-wieczny pisarz i filozof francuski Denis Diderot, uczestnicząc w spotkaniu, brał udział w dyskusji na dobrze znany sobie temat. Owego feralnego wieczoru był jakiś rozkojarzony, nie był sobą, gdyż zapytany nie potrafił udzielić żadnej sensownej odpowiedzi. Opuszczając spotkanie, cały czas myślami wracał do tej upokarzającej sytuacji, w której na próżno szukał idealnej riposty. Znalazł ją dopiero u podnóża schodów i natychmiast zaczął się zastanawiać, czy nie powinien tam wrócić i ją wygłosić. Ale niestety, jak mawiają Czesi, to se ne vrati. Ta ulotna chwila minęła bezpowrotnie. Chwilową dezorientację nazwał właśnie duch na schodach lub błyskotliwość z klatki schodowej. Chodzi o to, że celna uwaga przychodzi do głowy zbyt późno. Zjawisko to łączy w sobie żal, rozczarowanie i upokorzenie, gdyż choć chcielibyśmy mieć drugą szansę, to nigdy jej nie dostajemy. Jedyne, co możemy zrobić, to w tej sytuacji wybaczyć sobie, przestać rozpamiętywać i iść dalej. Było, minęło. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was na kolejną Energy Boost Środę.